Dzisiejszy odcinek pozdrawia pana Roberta. Zapraszamy. Witam serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Zapraszamy również naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. Dziękujemy Państwu serdecznie za wszystkie subskrypcje oraz komentarze. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na muzeum stacjonarne, które jest teraz w trakcie tworzenia. I wsparcie jest naprawdę bardzo potrzebne. Dziękujemy tym, którzy pamiętają o tym. No i oczywiście obiecujemy, że będziemy robić wszystko, abyśmy tego lata przynajmniej częściowo mogli już otworzyć nasze podwoje i abyście mogli do nas przyjechać i zobaczyć, jak nasze prace trwają, bo jednak jest to ogromne przedsięwzięcie. Wielu osobom może się wydawać, co to jest otworzyć muzeum, prawda? Wystarczy wziąć budynek, postawić jakieś półki i już jest. No niestety tak to nie działa. Jest to przeogromne przedsięwzięcie, nawet rzekłbym większe niż budowa domu, bo trzeba dużo więcej rzeczy przemyśleć, trzeba inne napięcia, jak w naszym przypadku, tutaj zastosować. Także pozdrawiam też wszystkich tych, którzy do nas pisali i oferowali nam również przetwornice z 220 V na 110, bo no, będzie to nam też bardzo, bardzo potrzebne. Także pracujemy, działamy. No i oczywiście też się nie możemy doczekać otwarcia tego muzeum, bo to dla nas też jest bardzo, bardzo emocjonujące. A dzisiejszy odcinek, tak jak wspomniałem na samym początku, pozdrawia pana Roberta z miejscowości Hanusek. Robert, wielkie dzięki, bo sprzęt dotarł i tutaj dzięki temu możemy zrobić fajny program, bo mamy dwa elementy telefunkena i będę mógł zaprezentować to, że ten telefunken naprawdę bardzo, bardzo fajnie gra, ale jeszcze się trochę będziemy posiłkować tutaj odtwarzaczem CD, a ja, dlaczego, to już powiem może w trakcie prezentacji, a dzisiaj według naszej tradycji zajrzymy do naszego M jak magazyn muzyczny. Tak, magazyn muzyczny Jazz, rok 1987 i cena 70 zł. I dzisiaj skupiłam się na loteczkach, ogłoszeniach. Tak jest. Pożegnaniach, powitaniach. No, te ogłoszenia, jedno czy dwa, udało mi się od Ciebie usłyszeć i są naprawdę bardzo ciekawe, więc posłuchamy, co było ogłaszane w 1987 roku. Dokładnie, co się działo? Co się działo pod koniec roku 87? No zacznijmy od, tutaj mamy nagłówek, kontrolujemy. O, to brzmi trochę jak dzisiaj. Dokładnie, czyli tak jakby nam się kojarzyło. Czy to na Pegasus, 87 rok. Zaprzyjaźniony z redakcją magazyn muzyczny Jazz, stołeczny klub Riviera Remont zaprasza na przegląd najciekawszych objawień roku Kontrola 87. Odbędzie się w dniach od 17 do 19 grudnia w sali dużej. Codziennie, poza niedzielą, odbędą się dwa koncerty, a za najlepszych uznano Kult, M. Monroe, Stan, Lech Janerka z zespołem Grupa Armia czy WW. Bilety nie najtańsze, normalne 600 zł, a nienormalne 400 zł. Właśnie to dobre pytanie jest, co znaczy te bilety nienormalne? Jak nie? To czytałam, to uśmiechnęłam się do siebie. Ale dzisiaj też bilety są po 400 i 600 zł na lepsze kapele. Ale chyba warto na nie zapracować, żeby być uznanym za znawcę polskiego rocka. Od przyszłego roku w tym samym klubie Riviera Remont, jednak w sali piwnicznej odbywać się będą ekskluzywne dyskoteki dla miłośników muzyki niekomercyjnej, lecz tanecznej. Imprezy odbywać się będą w niedzielne wieczorki. W niedzielne wieczorki też się zastanawiałam, bo w poniedziałek rano do pracy. No, wieczorki od 20 do 2 nad ranem. Obowiązywać będą na nie specjalne dwuosobowe wejściówki. No i ta nazwa, Klub E, to brzmi profesjonalnie, czyli ekskluzywny klub. A, to brzmi ciekawie. To może teraz... No, może ktoś napisze, jak tam był. A, dokładnie. No, to
Nigdy nie wiadomo, nasi widzowie, chociaż w tamtym wieku, w 87, to pewnie by nas nie wpuścili, ale no dla kogoś musiały być te dyskoteki. No to może już bywaliście, napiszcie, jaki był klub E. Klub E, dokładnie. I teraz może kilka ogłoszeń. Oczywiście tutaj podane są adresy, nazwiska, teraz już jest niemożliwe. Pewnie nie byłoby to już możliwe. RODO nam nie pozwala. No i mamy takie jedno ogłoszenie od pana Janusza z Wrocławia. Odstąpi wiele polskich płyt wydanych w latach 1980-87, między innymi Mana, Mukombi, Bajmu, TSA, Lombardu. Dokładny wykaz wraz z ceną po załączeniu znaczka pocztowego. No, to było też ciekawe, nie? Że trzeba było wysłać tak, kopertę ze znaczkiem zwrotnym, żeby otrzymać jakąś informację. No, to ja nawet zapomniałem o tej metodzie. A taka była. Tak. Pozdrawiam pana Janusza. Jeżeli pan nadal chce odstąpić te płyty, to prosimy o kontakt na maila info@wehikul-czasu.com bez znaczka pocztowego. Jesteśmy nadal zainteresowani. Kolejne ogłoszenie od Lauretta Jędral Goleniów. Kupię płyty Czesława Niemena, Turbo, Dorosłe Dzieci, Breakoutów, Perfektu, Depeche Mode. Laurenta Jędra. I teraz nie wiem, czy to było nazwisko, czy to był jakiś wykonawca. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nic mi to nie mówi. Zobaczmy dalej. Wymienię płyty licencyjne wydane w Czechosłowacji i innych krajach socjalistycznych na polskie licencje. Longplaye i pocztówki dźwiękowe. Ludek z Czechosłowacji. Ciekawe, dlaczego Ludek z Czechosłowacji chciałby mieć na polskie. Żebyśmy jednak mimo wszystko mieli lepsze A może wydania. Zakochał się w jakiejś A może? A może? Kto wie, ale pozdrawiam Ludka z Czechosłowacji. Posiadam do odstąpienia płyty Republiki Lombardu, Urszuli, Niemena. W zamian chciałbym otrzymać płytę oddziału zamkniętego Lady Pangle, Hajanerki, Kultu, Kobranocki. I tutaj ogłoszenie pana Mariusza z Jawor. Oddam za darmo artykuły prasowe dotyczące zespołu Lady Punk oraz zdjęcia muzyków tego zespołu oprócz Jana Borysewicza. Ciekawe. Grażyna z Bytom. Bytom, tak, czyli z Bytomia. Kupię Drop Everything Lady Punk Grzegorz z Poznania. Poszukuję do przegrania płyt lub kaset z nagraniami Spidera Simpsona, Europe Halloween. W zamian oferuję do przegrania płytę lub kasetę Sleeper When Wet Bon Jovi. Zdjęcia, informacje dotyczące Spidera zamienię na plakaty różnych wykonawców pochodzące z magazynu Brawa. Jolanta Poznań. No właśnie, takie były czasy. Wymienialiśmy się. Kupię płyty zespołów heavy metalowych. Nawiążę korespondencję z panami tej muzyki. Michał z Marzenina, województwo poznańskie jeszcze wtedy. Z takich ciekawszych tutaj kupię lub wypożyczę do przegrania płyty i kasety z muzyką disco. Tomasz z Białogardu. Kupię lub wypożyczę do jednorazowego przegrania płyty zespołu Scorpions, a także kasetę kombi. Dariusz z Krosna. Pragnę wypożyczyć do jednorazowego przegrania płyty Elvisa Presleya wydane w latach 56-80. Grzegorz z Lublina. I może jeszcze jedno ogłoszenie. Kupię lub wypożyczę do jednorazowego przegrania pierwszy i drugi album zespołu Europe. Małgorzata z Warszawy. I uwaga, listy nieczytelne nadesłali. I też tutaj podane są nazwiska osób, których nie można było może pisma rozszyfrować. No tak, nie było komputerów, nie było maszyn do pisania, bo maszyna do pisania to był przecież też ogromny rarytas. A odręcznie, no jak to odręcznie? No właśnie. Redakcji się nie chciało odszyfrowywać ręcznego pisma i nieczytelne. Ale byli tacy mili, tak mili, uprzejmi, tak, że
tutaj zamieścili informacje na ten temat w magazynie. Ale tam są naprawdę pełne adresy tych osób? Tak, pełne adresy. Ulica, wszystko. Mhm. Ciekawe, czy ktoś mieszka jeszcze pod tym adresem. Tego pana, co by oddał te płyty, to byśmy nawet odwiedzili pod tym adresem. Może jeszcze ma. Może nikt się nie zgłosił. Fajne to jest, bo no, dzisiaj to jest niewyobrażalne, żeby sobie pozwolić na coś takiego. RODO, choć nasze dane już zostały milion razy sprzedane wszystkim. No, ale to jest nawet takie fajne, to jest bardziej takie żywe, że za tym kryje się jakiś człowiek, a nie numer. Podchodzi się teraz, jak to było kiedyś, nie? W blokach no, spis lokatorów. Tak. Nie? Ktoś mógł nie wiedzieć dokładnie w której klatce, ale mógł znaleźć. Nie? A dzisiaj wszyscy jesteśmy ponumerowani i nikt nie jest w stanie drugiej osoby odnaleźć, no bo po prostu nie ma możliwości zajrzeć do takiego spisu. Szkoda, to się stało takie strasznie nieludzkie. No ale cóż, ale nie narzekajmy. Tak jest. Zapraszam tutaj telefonkę, na pewno się godnie zaprezentuje. Właśnie. A po prezentacji jeszcze może jakieś ploteczki? Właśnie, poplotkujemy. Zapraszamy. Witam serdecznie wszystkich miłośników Telefunkena, bo przecież Telefunken ma również swoich miłośników, nie tylko Sansu i Marantz, Sony, Grundig, prawda? Tylko przecież jest wiele osób, które uważają markę Telefunken za jednych z najlepszych i tak trzeba przyznać, że radia lampowe Telefunkena, czy nawet późniejsze Germanowe i tak dalej, to były naprawdę świetne urządzenia i moim zdaniem i tu naszej trzeciej połówki, pozdrawiamy tutaj Grzesia, który zawsze Telefunkena bardzo chwalił i uważa, że no, może nie zawsze Telefunken najładniej wygląda, ale zawsze najładniej gra. Więc moim zdaniem po odsłuchaniu tutaj przed tą prezentacją sprzętu, to uważam, że naprawdę jest to sprzęt wart swojej dobrej renomy wśród oczywiście osób, które te modele znają, czy ewentualnie Telefunkena, bo naprawdę potrafi więcej niż wiele innych marek, no, mogłyby za nim nie nadążyć. Ale żeby nie być gołosłownym, to oczywiście tutaj pozwolimy sobie włączyć trochę muzyki. Nie wiem, czy to dobrze słychać u Was. No, u mnie tutaj naprawdę ta dynamika jest bardzo dobrze słyszalna. Sprzęt jest wyposażony w kontur, który tutaj naprawdę mocno podbija dynamikę. Regulacji mamy co prawda tonów niskich i wysokich, nie mamy średnich tutaj, ale dodatkowo mamy tutaj filtry oraz oczywiście możemy sobie wyciszyć szum między stacjami radiowymi. Amplituner TR350, dwa zestawy kolumn, trzy zakresy radiowe, możemy oczywiście podłączyć również gramofon z dawnych lat i tutaj właśnie możliwość podłączenia magnetofonu. Troszeczkę będziemy musieli wyczyścić potencjometry, no bo nie da się ukryć, że troszeczkę trzeszczą. Ale postawiłem tutaj oprócz właśnie magnetofonu również odtwarzacz CD, bo chciałbym zaprezentować Wam możliwości tego amplitunera z odtwarzaczem CT, bo jest to dużo mocniej słyszalne, ale cofnę tutaj jeszcze tą kasetę do wybranego mojego punktu zero i
Oczywiście opowiem Wam parę słów o samym magnetofonie. Na szczęście był sprawny. Niestety miał obroty bardzo, bardzo niskie. Udało mi się otworzyć go w miarę szybko i te obroty wyregulować, dzięki czemu słychać, że one są prawidłowe. W poprzednim filmie, gdy z Przemkiem wyjmowaliśmy go z kartonu, to oczywiście pokazywałem tutaj to, że właśnie miał wybór na taśmę żelazowo-chromową, co rzadko jest spotykane w magnetofonach. Obsługuje metalowe oraz chromowe oraz żelazowe, automatycznie rozpoznaje. Mamy tutaj też HiCom. Także sprzęt jest wyposażony w to, co potrzebujemy. I dwa potencjometry do nagrywania. Duże, ładne wskaźniki, świecące na żółto. No, nie ma co ukrywać, że naprawdę magnetofon jak na tamte lata prezentował się naprawdę ślicznie. I podświetlenie kasety. Nie zapomnijmy o tym, bo wiele magnetofonów tego nie posiadało, a szkoda, bo to jest zawsze, zwłaszcza nocą, bardzo, bardzo pożyteczne, bo możemy sobie wtedy zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy. A teraz właśnie cofnę to jeszcze raz. OK. I jak się muzyka zacznie. Dobrze, zatrzymamy. I przejdziemy tutaj do Pioniera. Nie jest to może zbyt wysoki model, ale zobaczcie, jak szybko wczytuje płytę. Również wart poszukania, jeżeli ktoś by chciał odtwarzać CD, który szybko wczytuje, to ten na pewno te warunki spełnia. I teraz włączymy sobie tutaj również jednocześnie muzykę w magnetofonie i w odtwarzaczu CD. Teraz mamy magnetofon. A tu przejdziemy może na trzeci utwór, żeby było również. I jest zupełnie inna dynamika. Oczywiście magnetofon, może być to kwestia głowicy, regulacji głowicy. Oczywiście tego wszystkiego jeszcze nie robiłem. Ale posłuchajcie teraz, jak dużo dynamiki dodaje kontur. No i bas mamy dość mocno skręcony. Jeżeli dam na maksa, to słyszycie, co się tu dzieje. Aż się Sony zainteresował. Także moim zdaniem jest to sprzęt dający nam naprawdę bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o regulację. Oczywiście osoby, które chcą słuchać sobie przepraszam, na zero, oczywiście można to zrobić. I tutaj też brzmi to bardzo przyjemnie. Ja osobiście nie jestem może takim aż zwolennikiem słuchania na zero. Ale telefonkę sobie daje z tym radę. Naprawdę ciekawy sprzęt i zobaczcie też, jeżeli chodzi o rozmiar. Nie jest to typowy rozmiar 43 cm, tylko już sprzęt jeszcze większy. Także dla osób, które szukają czegoś naprawdę dużego, czegoś, co naprawdę bardzo ładnie gra, jest wintażowe i będzie sprawiać radość, to moim zdaniem Telefunken na pewno te wszystkie warunki spełni. A w dzisiejszym odcinku jeszcze przecież paczka. Dlatego stoi sprzęt na kartonie, bo mam paczkę z Kanady i będziemy ją otwierać na wizji, także nie uciekajcie, obejrzyjcie do końca. Na pewno coś ciekawego do nas dotarło, do muzeum. Więc sam jestem bardzo ciekaw, co tam w środku się w tej dużej paczce kryje. No i oczywiście piszcie, jak Wam się podoba Telefunken. My jeszcze raz dziękujemy Robertowi
za ten sprzęt, bo naprawdę muzeum będzie pięknie wyglądał i znajdzie swoje ciepły kąt i miejmy nadzieję, że dla przyszłych pokoleń będzie również tak pięknie brzmiał jak dla nas dzisiaj. I dziękujemy panu Zbigniewowi za magazyn muzyczny. Oczywiście, bo tylko dzięki temu możemy czytać tak wspaniałe ogłoszenia i dowiedzieć się, co się działo w tamtych latach, no bo przecież tylko te stare gazety to zachowały. Nie ma żadnych innych, no wiadomo, koncerty były nagrywane, ale nie wszystkie. Telewizja nie była wszędzie, nie wszystko nagrywała. No na szczęście my jako ludzie chodziliśmy właśnie z tymi magnetofonami, z jednym mikrofonem, Grundig, i nagrywaliśmy różne rzeczy. Jeżeli macie takie kasety, to też je wyszukajcie, odtwórzcie sobie, przypomnijcie sobie te stare, fajne czasy, jak to było na takim koncercie, jak się pojechało na Lady Punk, Kult, przecież to brało się takie rzeczy. Także to fajne, fajne wspomnienia, naprawdę. No i jeszcze przede wszystkim chciałbym przeprosić wszystkich tych, do których nie zdążyliśmy dotrzeć. Bo i odpisać prostu... na komentarze, bo jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zabiegani. Tak, no i nie wszędzie jesteśmy w stanie dojechać. Jeżeli o kimś zapomnieliśmy, to naprawdę nie było to celowe, bo dzisiaj przeglądałem maile jeszcze starsze i znalazłem maila od pana z Łodzi, gdzie miałem telewizor i jeszcze coś do odebrania. Wiem, że rozmawialiśmy przez telefon, ja bardzo przepraszam, ale po prostu tych obowiązków mam w tej chwili tyle, że może nam coś umknąć, także nie gniewajcie się, jak trzeba, to napiszcie jeszcze raz. My będziemy starać się naprawdę na wszystko odpisywać i wszędzie dojechać. Więc... No układamy tak trasy i wizyty, żeby też zawodowo i... Tak, tak. Tutaj wszystko połączyć. Połączyć ze względu na koszty. Tak, mieliśmy wjechać do pana koło Gdańska. Tam był kapral do odbioru przy okazji. I też tego maila dzisiaj znalazłem. No nie byliśmy po prostu tam. No tak się złożyło, że nie byliśmy. Więc... będę pisał maila w najbliższym czasie, jakbyśmy tam jechali. Może jeszcze on na nas czeka. No, zobaczymy. W każdym razie na razie tworzymy to muzeum i oby to wszystko nam szczęśliwie się udało. Także zapraszamy do szukania telefonkana, do ratowania. A jeszcze parę ciekawostek z magazynu muzycznego. Tak, i teraz przypomniałam sobie, że jeszcze wielbicielem telefonkana chyba jest tata Grzesia. A tak, tak. Też pozdrawiam Andrzeja. Tak, tak, bo też z telefonkenem się zaprzyjaźnił, także no, miłośników telefonkena na pewno jest bardzo, bardzo dużo. Telefonken robił też fajne bomboksy. No cóż, w tamtych naszych najlepszych czasach to wszyscy fajne rzeczy robili. Dokładnie. To co, ploteczki? Ploteczki. Idziemy w plotki. No to zacznijmy od takiej... może takiego wydarzenia niezbyt miłego. W wieku 35 lat zmarł Francis Jacob Pastorius, najwybitniejszy basista jazzowy swego pokolenia. Do tragedii doszło w miejscowości na Florydzie, gdzie Pastorius się wychowywał. Na wieść o koncercie Carlosa Santany i jego zespołu muzyk chciał dostać się na salę. Wierzył, że bilet nie jest mu potrzebny. Nierozpoznany przez służby porządkowe, został przez jednego z bramkarzy pobity do utraty przytomności. Zmarł tydzień później na skutek odniesionych obrażeń. Znany przede wszystkim jako solista oraz członek formacji Weather Report, współpracował też m.in. z Joni Mitchell. Wiem, że na ten temat zasięgnęłaś jeszcze informacji, że jest to faktycznie prawdziwe wydarzenie i że to był bardzo, bardzo znany, tak, i wybitny muzyk. Określany jako geniusz, tak, tutaj. Jeden z najlepszych basistów jazzowych. Dlatego ostrzegamy wszystkich basistów jazzowych, nie liczcie się na to, że zostaniecie rozpoznani przez osiłka stojącego na bramce. No niestety. Ciekawe, że... Nie będę tego komentował, bo to jest bardzo przykre. Taki człowiek, tak, który mógł stworzyć tak wspaniałą muzykę i tak nieszczęśliwie zginął. Straszne. Kolejna ciekawostka tutaj już
która mnie też zainteresowała, zespół WW został członkiem powołanego ostatnio Stowarzyszenia Miłośników Ręczników Chińskich. Dzisiaj, gdyby wtedy o tym pomyśleć, to dzisiaj jesteśmy miłośnikami wszyscy. Z wyboru. Tak. Jak to ktoś kiedyś powiedział, gdziekolwiek na wycieczkę nie pojedziesz, przywieziesz pamiątkę z Chin. Teraz mamy tak. Informacje. Już sobie zaznaczyłam. Nową wersję dobrze znanego przeboju zespołu Doors, Riders of the Storm, nagrała w studiu PR przy Myśliwieckiej grupa WW. Najmłodsza generacja redaktorów, krzyków i szeptów, nieśmiało, acz stanowczo bluźni, uczeń przerósł mistrza. WW to rzeczywiście grupa roku. I jeszcze może takie ploteczki, jak blisko $1 milion zaproponowano George'owi Michaelowi za kilka zdjęć w stroju Adama. Mimo że z ofertą wystąpiła redakcja popularnego magazynu Playgirl, piosenkarz odmówił. No tak. Kolejne... Oburzony krytycznymi artykułami na własny temat, Michael Jackson wystosował do prasy list, w którym cytuje indiańskie porzekadło. Nie oceniaj człowieka, jeśli nie chodziłeś w jego mokasynach. No tak, to prawda. To znane jest. Powiedzenie bardzo mądre. Bardzo. Frank Sinatra nagrał piosenkę George'a Michaela One More Try. Może nasze firmy fonograficzne pójdą w ślady holenderskiego koncernu Philips, który zgłosił do sprzedaży 20% akcji własnej firmy fonograficznej Polygram. Powód? Bardziej niezależna strategia w skali globalnej. Philips będzie jednak nadal kontrolował swoje dziecko, któremu daje tylko trochę więcej swobody. Co ważniejsze chyba, Weinhoven liczy się na wpływ około $1,5 miliarda za sprzedane akcje. Cena jednej od $15 do $18. Polecamy. To chyba był trochę żart. No bo wtedy około $20 to była miesięczna wypłata. No więc jedną akcję kupić całą. No, zresztą jak można byłoby ją za żelaznej kurtyny w ogóle kupić? Chyba ich w ogóle nie było w Polsce, bo jak miałoby być? No więc trzeba przyznać, że to był trochę taki chyba sarkastyczny. No ale posłuchajmy, za oceanem podano oficjalnie, że zeszłoroczna sprzedaż odtwarzaczy CD wyniosła ponad 2,5 miliona sztuk. W tym roku ma wzrosnąć do... prawie 3 milionów, co jest mniej niż przewidywano, ale też ceny płyt kompaktowych wcale nie spadają. 87 rok. Ciekawe, odtwarzaczy CD było w Polsce wtedy, w 87. Mój pierwszy był w 89. No mój jeszcze później chyba. $56 milionów zarobił w ciągu minionych 2 lat, 86-87, Bruce Springsteen. Dochody innych wykonawców rockowych w tym samym okresie. U2 37 milionów, ZZ Top 31 milionów, Bon Jovi 29 milionów, Van Halen 25 milionów i Phil Collins 12 milionów. No to nie wiem, jak on spiął się z 12 milionach. Pamiętajmy, że wtedy $12 milionów to nie jest te same 12 co dzisiaj. I Falco nagrywa w duecie z żoną Sylwestra Stallone. Tytuł piosenki wybranej na single Buddy to Buddy. To z ciekawostek. Falco niestety nie żyje. Niestety. Ginął tragicznie. Również. No tak. Tym akcentem zakończymy ten dzisiejszy odcinek i oczywiście zapraszamy Was do wszystkich kolejnych naszych odcinków. Mam nadzieję, że Telefunken Wam się podobał. Dziękujemy już teraz za komentarze. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i każdy pozytywny komentarz jest dla nas oczywiście motywacją do tego, aby robić to dalej i abyśmy mogli wspólnie cieszyć się
tym, co świat produkował, bo pamiętajcie, my nie pokazujemy samej muzyki, bo muzyka jest rzeczą tutaj jakby trochę względną, ze względu na to, że nie każdy sprzęt jest zestrojony z każdymi kolumnami, ale pokazujemy to, co świat produkował. I abyście mogli sobie coś wybrać, czegoś poszukać, to jak wejdziecie na nasz kanał, obejrzycie, to na pewno będziecie mogli się zdecydować, co by mnie bardzo się podobało posiadać i wtedy możecie szukać. No i jeszcze raz oczywiście wielkie, wielkie dzięki dla tych, którzy pamiętają o naszej zrzutce na muzeum stacjonarne, gdyż każdy grosz się przyda i zapraszamy wszystkich do tego, abyście nas wspierali, bo naprawdę chcielibyśmy was wszystkich naprawdę poznać i do siebie zaprosić na otwarcie i będziemy robić wszystko w tym kierunku, żeby nam się udało. Oczywiście. Całe nasze siły koncentrujemy na to. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. No i oto zabieram się za otwieranie paczki, która kolejne 6 czy 8 tygodni do nas płynęła. I bardzo jestem ciekaw, co tu w środku jest, bo zdarzają się paczki, gdzie wiemy, co może być, a są takie, w których Paweł robi nam niespodziankę całkiem. Ale po 6-8 tygodniach to i tak człowiek nie bardzo pamięta, o czym z Pawłem rozmawialiśmy. Dobrze, jeszcze tu muszę odciąć. Okej. I oto nam się otwiera wielki brzuch. I tu mamy jakąś instrukcję obsługi. Na początek ułożona od góry instrukcja obsługi od Panasonica. Miałem tego Panasonica kiedyś. Tak. Poznaję go i niestety był uszkodzony jeden kanał. Chyba nasza trzecia połówka go kiedyś ode mnie wydobył. Ale pamiętam, że tego Panasonica miałem kiedyś. A potem szukałem oczywiście, żeby mieć to urządzenie sprawne z obydwoma kanałami sprawnymi, ale jak do tej pory jeszcze mi się ładnie nie trafił, ale mam nadzieję, że wszystko jeszcze przed nami. A tu mamy amplitunery z tego, co widzę. I jeden pilot. Słuchajcie, Pionier. Zobaczcie, jaki pilot. Mega fajny, co tutaj jest napisane, audio, wideo, a więc on obsługuje wideo, tutaj faktycznie jest audio, transmitter, czyli to jest już taki naprawdę na bogato. Cieszę się z każdego pilota, naprawdę Paweł, wielkie dzięki, bo sprawdzę zaraz, czy baterii przypadkiem nie ma, bo wiele sprzętów jest jednak... Niby możemy sobie wstać, włączyć i sprzęt będzie pięknie pracował, ale gdzieś ta miłość do tego pilota, że to nie jest kompletne. No, powinien być do tego jeszcze pilot. I często szukamy tych pilotów gdzieś po świecie, a ich było naprawdę ogrom. Więc ciężko jest je znaleźć, bo one najczęściej pierwsze lądują gdzieś tam z szuflady przy przeprowadzce, są wyrzucane. A tu mamy kolejnego. Co to jest za cudo? Zobaczcie. Ja myślę, że to jest od jakiegoś starego telewizora. Bo tu jest niby wyłączenie głośności i przełączenie kanałów. Ale nie wiem, czy mi się wydaje, że to jest... jeszcze dźwiękowy, bardzo stary pilot, bardzo. I te są najcenniejsze, bo jak się kiedyś trafi stary telewizor, to można będzie tym pilotem go obsługiwać. Ok, a teraz przechodzimy do tego, co mamy tutaj. I już widzę, że jest coś ciekawego. Ok, spróbuję to teraz najpierw dźwignąć pierwszego.
Jeszcze mamy tu. Dobrze, spróbuję to może rozerwać. Oj. No, nie dam rady tego odwinąć. I zobaczcie, amplituner. No, drewno troszeczkę podniszczone, ale z przodu do umycia realistic. No, będzie co czyścić, nie ma co ukrywać, musiał stać gdzieś w piwnicy długi czas. Nie wygląda najlepiej. Oczywiście mam na myśli stan jego ze względu na to, że jest strasznie zakurzony, ale jest bardzo ładny, bo napisy z tego, co już widzę, są całe. Wszystkie gałki na miejscu, wszystkie są oryginalne. Tutaj suwaki również. A więc wyczyszczenie i zrobienie go nie będzie wielkim problemem. I tutaj mamy, co mamy napisane, oczywiście odnośnie sieci. Co nam tutaj zaoferowano? 120 V. Ale pisze, że tutaj typ też jest 250, więc jest możliwe, że w środku jest możliwość przełączenia go na nasze 250 V. No, to by było fantastyczne, bo jednak mamy dużo urządzeń na 120. No i tutaj widzę już napis, który mnie zawsze bardzo cieszy, jak się pojawia. Słuchajcie, muszę to jakoś wydobyć tu. O, ale ciężko. V2. Sony. Również, no tu obudowa, jak widzicie, nie wiem, czy to słona woda z czasu, kiedy tak długo płynął do nas, bo no, jest tutaj wilgotny, no nie będę ukrywał, paczka, kurierzy to wieźli, stało to na dworze u nas też, zanim dotarliśmy. No, trochę się mu zwilgotniało. Wielka szkoda. No, ale mam nadzieję, że technicznie nic mu się nie stało. Wyczyszczę go i będzie sprawny. Oczywiście kolejny rzut oka na napięcia, bo to mnie już też bardzo interesuje. Oni tutaj nam piszą, AC120. No, niestety. Tutaj raczej nic zaszaleć się nie da. Ale sprzęt również do wyczyszczenia. Gałki, wszystko oryginalne. Nie widać, aby tutaj było coś do wymiany. Jestem ciekaw, czy jest sprawne. I oczywiście trafi na naszą stronę internetową. Także dziękujemy Pawłowi bardzo, bardzo za te amplitunery. Zaraz biorę się za czyszczenie, bo oczywiście nie wytrzymam. Więc ja dzisiaj jeszcze umyję, być może zrobię zdjęcia i w najbliższych dniach będziecie mogli je zobaczyć na naszej stronie. Jeszcze raz dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za komentarze i przede wszystkim bardzo serdecznie za zrzutkę na Muzeum Stacjonarne. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.